Bracia i siostry, nasze zgromadzenie eucharystyczne, które przeżywamy w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, nie jest wiecem politycznym, ale pełnym pokory i odpowiedzialności czasem modlitwy w intencjach naszej ojczyzny. Jak kiedyś przed laty, tak dziś. Potrzebuje ona nie tylko pieniędzy i nowoczesnych technologii, życiowego komfortu obywateli i bezpieczeństwa, ale nade wszystko potrzebuje mądrych, uczciwych, świętych i odpowiedzialnych obywateli. Jak na owe czasy postępowy, świadczący o wysoko rozwiniętej polskiej myśli politycznej. Łączył bowiem monarchię z rozwiązaniami republikańskimi. Ówczesne elity patriotyczne chciały unowocześnić ustrój Polski tak, aby coraz większe grupy społeczne mogły czuć się obywatelami i współgospodarzami swego państwa oraz byli odpowiedzialni za dobro wspólne, czyli rzecz pospolitą. Podczas rozbiorów pamięć o przesłaniu Konstytucji 3 maja podtrzymywała polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W II Rzeczypospolitej święto Konstytucji 3 maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe. Natomiast w czasie II wojny światowej zostało przez Niemców zdelegalizowane. Jego obchodów zakazano również w okresie PRL. Za przypominanie o nim groziły kary pieniężne, a nawet więzienie. Po przemianach ustrojowych w 1990 roku święto Konstytucji 3 maja jest uroczyście obchodzonym polskim świętem państwowym i patriotycznym. Szanowni Państwo, nadszedł najbardziej widowiskowy moment. A teraz przed Państwem pododdziały piesze. Kolumnę pododdziałów prowadzi dowódca uroczystości, major Arkadiusz Radziński, komendant garnizonu Kielce. Za nim kompania honorowa z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Dowodzi podporucznik Przemysław Dąbrowski. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Artur Aleksander. Na
Następnie maszerują żołnierze zawodowi z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Pierwszą kolumną dowodzi podpułkownik Grzegorz Kraszewski. Drugą kolumną dowodzi podpułkownik Marcin Matczak. Dowódcą pierwszego pododdziału terytorialsów jest podpułkownik Marcin Majewski. Drugim pododdziałem dowodzi podporucznik Robert Sitarz. Trzecim pododdziałem dowodzi podporucznik Cichłowski Sławomir.